Szanowni drodzy Państwo, bardzo dziękuję Państwu za organizatorom za zaproszenie. 4. Europejski Kongres Mobilności Pracy to ważne wydarzenie również dla nas, dla naszego resortu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego na początku chciałem bardzo serdecznie Państwa pozdrowić od pani minister Elżbiety Rafalskiej, dla której też sprawy związane z zatrudnianiem są bardzo ważne. Dziękując za zaproszenie, jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem wyrazić radość, że na dzisiejszym kongresie jest z nami również pani komisarz, która myślę też w swoim wystąpieniu odniesie się do bardzo ważnej sprawy, jakim jest kwestia związana z delegowaniem pracowników. I drodzy Państwo, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej dotyczącej delegowanych pracowników, to jeżeli mówimy o liczbie prawie 2 milionów delegowanych pracowników, to wydawałoby się, że jest to nieduży procent, bo niespełna procent zatrudnionych odsetku ludności aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej, ale myślę, że jest to niesłychanie ważny temat, który warto dyskutować, o którym warto rozmawiać, a szczególnie w naszym kraju, gdzie mamy dużą liczbę pracowników delegowanych, bo jesteśmy najliczniejszym krajem, który deleguje pracowników. Mówimy o liczbie prawie 500 tysięcy delegowanych. I pozwolicie Państwo, że będę się posiłkował się też materiałem, który mam przygotowany na to dzisiejsze wystąpienie, żeby zawrzeć w nim te informacje, które chcę dzisiaj Państwu przekazać. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów w porównaniu do całości siły roboczej, delegowania pracowników odgrywa ważną rolę w transgranicznym świadczeniu usług. Istotne jest zrównoważone podejście do tej problematyki, które z jednej strony będzie zapewniało odpowiednią ochronę pracownikom delegowanym i eliminowanie wszelkich nadużyć, z drugiej zaś nie będzie prowadziło do nieuzasadnionego ograniczenia swobody świadczenia usług. Możliwość międzynarodowego świadczenia usług stanowi, że w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw szansą na rozwój działalności na terenie całej Europy. Dlatego delegowanie pracowników stwarza możliwości biznesowe oraz szanse na zatrudnienie z źródłem dodatkowego dochodu w państwach wysyłających. Przyczynia się też do poprawy konkurencyjności i efektywności w państwach przyjmujących. Może również stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie na siłę roboczą w określonych sektorach. Transgraniczne świadczenie usług coraz częściej niesłusznie traktowane jest jako przejaw tak zwanego dumpingu socjalnego, a coraz bardziej restrykcyjne rozwiązania prawne przyjmowane przez niektóre państwa członkowskie mają w założeniu mu zapobiegać. W naszej ocenie niezbędna jest właściwa diagnoza oparta na rzetelnych danych, a nie rozwiązania, które w praktyce doprowadzają do fragmentaryzacji rynku wewnętrznego. Mając na uwadze fakt, że Polska deleguje największą liczbę pracowników rocznie w skali całej Unii, zmiana przepisów w zakresie delegowania będzie miała dla polskich pracowników i przedsiębiorstw podstawowe znaczenie. Rząd z wielką starannością podał analizie projekt rewizji dyrektywy 96 przez 71 Wspólnoty Europejskiej. Niestety uważamy, że projektowane przepisy mogą prowadzić w przyszłości do znaczącego utrudniania i ograniczenia procesu delegowania pracowników bez poprawy ich sytuacji. Budzą one także poważne zastrzeżenia pod względem legislacyjnym. Trudno zatem dokładnie przewidzieć, jakie skutki przyniesie ewentualne wdrożenie proponowanych zmian. W tym kontekście niezwykle istotne jest z naszego punktu widzenia jakość proponowanych rozwiązań prawnych, ich przejrzystość, łatwość stosowania w praktyce oraz zasadność. Pomimo czytelnego sygnału potrzeby zweryfikowania podejścia do tematyki delegowania pracowników, jakim było uruchomienie tak zwanej procedury żółtej kartki, przypomnę, że procedurę tę uruchomiły parlamenty narodowe 11 państw członkowskich reprezentujących ponad 100 milionów obywateli Unii Europejskiej, Komisja podtrzymała projekt dyrektywy, nie wprowadzając do niego żadnej zmiany, podczas gdy budzi ona liczne poważne wątpliwości i zastrzeżenia. Polska postrzega zagadnienie delegowania pracowników w szerokim kontekście, widząc w projektowanych regulacjach zagrożenie dla rynku wewnętrznego. W
naszej ocenie nie można doprowadzić do przyjęcia rozwiązań, które będą w praktyce trudne lub wręcz niemożliwe do stosowania oraz które będą osłabiały rynek wewnętrzny i uczynią niemożliwym proces delegowania pracowników. Pragnę także wskazać, że rząd niejednokrotnie prezentował stanowisko dotyczące konieczności zagwarantowania odpowiedniej ochrony pracownikom oraz zapobiegania nieuczciwym praktykom w obszarze delegowania pracowników, ich odpowiedniego sankcjonowania, nawet jeśli mają one charakter incydentalny. Jednakże temu mają służyć rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2014 roku, tak zwana dyrektywa wdrożeniowa, która oferuje państwom członkowskim stosowne i wystarczające instrumenty pozwalające na przeciwdziałanie nadużyciom i nieuczciwej konkurencji oraz służące ochronie pracowników delegowanych. Dlatego też rząd dołożył wszelkich starań, by dyrektywa ta została wdrożona w terminie. Polska tym samym znalazła się wśród nielicznych państw, które nie miały opóźnienia w procesie pełnej implementacji dyrektywy wdrożeniowej. Przypomnę, że 18 czerwca ta dyrektywa w naszym kraju zaczęła obowiązywać. Nowa koncepcja, która jest już w tej nowej rewizji dyrektywy, nowa koncepcja wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane w państwie przyjmującym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, jest niejasna i może być bardzo trudna do stosowania w praktyce. Ponieważ są państwa, w których obowiązuje znaczna liczba, nawet kilkadziesiąt składników wynagrodzenia. Proponowana zmiana nie zagwarantuje równej płacy za tą samą pracę, a jedynie jeszcze bardziej utrudni spełnianie wymogów w zakresie wynagradzania obowiązującego w poszczególnych państwach członkowskich. Ponadto nowa koncepcja wynagradzania nie uwzględnia faktu, że przedsiębiorstwa delegujące pracowników ponoszą często szereg dodatkowych kosztów, których przedsiębiorstwa lokalne ponosić nie muszą, związane np. z poznaniem specyfiki danego rynku czy obowiązujących przepisów, a w przypadku delegowania pracowników, takich jak koszty związane np. z tłumaczeniem dokumentów. Przyjęcie proponowanych rozwiązań może doprowadzić w praktyce do wyeliminowania takich przedsiębiorstw z rynku. Problematyczne są także przepisy dotyczące wprowadzenia cenzury czasowej, po której stosowane będzie w całości prawo państwa przyjmującego. Budzą one liczne wątpliwości nie tylko w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w świetle rozporządzenia Rzym I, ale również z punktu widzenia ich praktycznego stosowania. Liczenie okresów delegowania w różnych życiowych sytuacjach związanych m.in. z zastępowalnością pracowników, występowaniem przerw w delegowaniu, np. ze względu na chorobę pracownika, czy też innych nieprzewidzianych okoliczności wpływających na skrócenie lub wydłużenie czasu transgranicznego świadczenia danej usługi, będzie powodowało ogromne trudności praktyczne i zapewne wiązało się z sankcjami, których adekwatność w niektórych państwach już dzisiaj budzi poważne zastrzeżenia. Wiele praktycznych problemów będzie się również wiązało z nowymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie podwykonawstwa, które będą skutkowały stosowaniem do pracowników delegowanych układów zbiorowych nie spełniających warunków powszechnej stosowalności. W państwach członkowskich, w których obowiązuje duża liczba zakładowych układów zbiorowych, zagranicznemu usługodawcy będzie bardzo trudno dotrzeć do informacji o poziomie wynagradzania wynikającego z takich układów. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż państwa członkowskie nie zostały zobowiązane do publikacji na jednej krajowej stronie internetowej informacji na temat warunków zatrudnienia obejmujących wynagrodzenie, jakie mają zastosowanie do podwykonawców w ich państwie, ani informacji, czy takie warunki zatrudnienia mają być również stosowane przez podwykonawców z innych państw członkowskich, w praktyce zapoznanie się z postanowieniami tych układów odnoszących się do warunków wynagrodzenia będzie niemożliwe. Pragnę także podkreślić, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez francuską Generalną Dyrekcję Skarbu Państwa podlegającą Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Gospodarki oraz Ministerstwu Finansów w raporcie Konkurencja społeczna pracowników delegowanych do Francji, fałszywe przekonania a rzeczywistości, koszty pracy pracowników delegowanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski, są porównywalne, a nawet wyższe niż koszty pracy francuskiego pracownika lokalnego, przy założeniu, że pracownicy delegowani otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji. W analizach tych uwzględniliśmy również koszty na ubezpieczenia społeczne.
Podsumowując, pragnę podkreślić, że rząd przywiązuje bardzo dużą wagę do problematyki delegowania pracowników, podejmując liczne inicjatywy i działania na wszystkich szczeblach mające na celu propagowanie właściwego postrzegania zjawiska delegowania pracowników opartego na rzetelnych danych i identyfikującego realne problemy z nim związane. Również w tej sprawie wypowiedział się polski parlament, zarówno Sejm, jak i Senat, który w swoich stanowiskach jednoznacznie poparł inicjatywy rządu w tej sprawie. Wyrażam przekonanie, że zarówno dyskusje, które już się odbyły, jak i wystąpienia, dyskusje oraz warsztaty, które będą miały miejsce w dalszej części kongresu, będą stanowiły wartościowy wkład w debatę nad różnymi aspektami problematyki delegowania pracowników. Nasza ocena skutku przyjęcia propozycji rewizji dyrektywy podstawowej dotyczącej delegowania pracowników różni się od tej przedstawionej przez komisję. Tym niemniej jednak wyrażam głębokie przekonanie, że warto dyskutować, a obecność na kongresie pani komisarz, eurodeputowanych jest dowodem na to, że komisja również przywiązuje dużą wagę do tej problematyki. Życzę Państwu dalszych dobrych obrad i liczę na dobrą współpracę. Dziękuję bardzo.